Pierwszy spadek temperatur sprawia, że część z nas przypomina sobie o zakupie opału na zimę, kupując go w pośpiechu, internetowo. Część z nas nie zwraca uwagi na źródło, skąd węgiel pochodzi. To idealna okazja dla oszustów, którzy podszywając się pod sklep PGG, wyłudzają pieniądze. Jak uniknąć takiej sytuacji, sprawdzała Karolina Komada. Wraz z rozpoczętym właśnie sezonem grzewczym pojawili się też pierwsi oszuści. Używając fałszywej strony i logo Polskiej Grupy Górniczej oferują atrakcyjne ceny węgla. W sieci niestety pojawiło się kilka fałszywych sklepów, które próbują wyłudzić pieniądze od klientów, oferując fałszywy towar, fałszywe strony internetowe. I przestrzegamy i prosimy naszych klientów, by zwracali baczną uwagę na oryginalność naszej strony, na to, by wpisywali właściwy adres naszego sklepu. Czyli sklep.pgg.pl. Oryginalna strona PGG posiada kilka zabezpieczeń, na które klienci powinni zwracać uwagę. W szczególności zaleca się sprawdzenie ogólnej grafiki sklepu internetowego i czy obok adresu jest kłódka. Wskazuje ona na to, że strona jest certyfikowana. Klienci powinni też sugerować się ceną oferowanego opału. Jeżeli widzimy węgiel oferowany dobrej jakości, który jest zbyt tani, też to powinno wzbudzić naszą czujność. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej to wahają się one obecnie od 1200 do 1750 zł w zależności od sortymentu węgla. To są najatrakcyjniejsze póki co ceny na rynku i one w najbliższym czasie takie pozostaną. Przed udostępnieniem swoich danych w razie wątpliwości zaleca się kontakt telefoniczny ze sklepem PGG.